przepak na 73 km. 24 godziny za mną. Śniemy do następnego. Najdłuższego podejścia z drugiej części trasy z 1300 na 2600 na 10 km. Ile wody zostaje już? Krótsze, zdecydowanie krótsze podejście z wyjścia. No i kolejne punkty deadline'owe. Cały czas uciekam przed jakąś burzą. Nad zabrzycami grzmi, błyska się. Biję chyba w drugą stronę. Nie chcę tego przywiać nade mnie. Jednak przywiało to wszystko. Naprawdę nie jakieś inne bardzo. No ale kurtałek trzeba było włożyć. No. Bo wieje okropnie. Zimno się zrobiło. A tak się fajnie na krótko wędrowało. Dole gdzieś do La Bella, czy stolica Andory. Przestało padać. Ciśniemy dalej. No i górą jeszcze duje. Ostatnia wielka góra przede mną.
wielka. Bo jest jeszcze jedna mniejsza troszkę. Tutaj na 5 km mam 800 metrów w pionie. Czyli dość stromo. Jeszcze dolina w cieniu, że chłodniutko, ale słoneczko już zerka. Ale Paweł. Molve. 68. Ale. 68. Gran, gran. Onda, 68. Are you fine? Yes, of course. Okay. So. Good, good. 2.5 kilometers. You have the refuse. Eat, drink. Okay. Pause a little. And after the last one. And, okay. The last up. Do you know or it's only okay? In front of us we have the refuge. Where is the water on the right there? Yes. And after you go up, but it's better than this one. It's shorty. More, shorter not, but it's not so not vertical, not vertical like this. Not so hard. And where is the snow, the big snow? You go in this side, to the other side, and after go down to Ordino. And that's all. Okay. Very well. Well done. Thanks. You're welcome. Ciao. Ostatnie podejście na całej trasie. I potem już tylko w dół do mety w Ordino. Oj, nie są to łatwe zawody. Technicznie przede wszystkim. Tak. Długość trasy, no takie klasyczne, prawie klasyczne 100 mil. Ale nawierzchnię, po której się porusza człowiek, tak trudna, nie nadająca się miejscami do biegania w ogóle.
ostatni punkt odżywczy i zostało tylko 12 km. Właściwie cały czas na dół, oprócz finiszu pod górę oczywiście. Ostatnie meterki. Dobrze się kończy. Dobrze się kończy. Pogoniłeś mnie na końcu. Nawet 25 niż we Francji.